kwintesencja! Teraz polowanie! Tańcz, póki możesz, bo zabawa wkrótce się skończy. Czy wiecie, która z nas panuje nad powietrzem? Kto królową ognia jest? Czy wiecie, której z nas jest posłuszna woda? Kto nad ziemią władzę ma? Która? Uciekaj, bo nadchodzą nowe czasy. Witch to my, a w nas potężna jest moc. Ratujemy świat przed złem i nikt nie przeszkodzi nam w tym. Nie przeszkodzi witch, 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 witch. Omienimy świat, o tak, by już na zawsze bezpieczny był. Witch, witch, czarodziejki. Polowanie. Dobrze, pan entuzjazm. Kim jesteś i co zrobiłaś z moją córką? To ostatni dzień szkoły. Pół dnia lekcji, a potem wolność! Nie tak szybko. Nie ma wolności, dopóki nie zrobisz prania. Mamo, wieczorem jest pożegnanie pani Rudolf. Muszę pomóc dekorować salę. Jutro zrobię pranie, przysięgam. To samo mówiłaś 3 dni temu. Zobacz, co musiałam włożyć. Vance Michael Justin? Nie wiedziałam, że jesteś fanką. Zabawne. Albo robisz pranie dzisiaj, albo żadnej imprezy wieczorem. I nie mogę pomóc. Och, proszę, jak chcesz przyjść na bal, to musisz pomóc dekorować. Ale ja wieki wymyślałam te dekoracje. Nie możemy cię stracić z powodu brudnych ciuchów. A poza tym, jak ciebie nie będzie, to Cornelia się rozpanoszy. To wszystko przez Irmę. Co? Przestań się czesać, Cornelia, bo wyczesujesz sobie mózg. Och. Proszę, Will, bez ciebie nie mogę obiecać, że ktoś przeżyje. Coś wymyślę. Dobra, nigdy bym tego nie zrobiła. Ale pani Rudolf nie tylko jest naszą nauczycielką, ale to Galgeita z Meridianu. I nie idzie na emeryturę, tylko tam wraca na inną planetę, więc to wyjątkowa okazja. Cześć! Mam nadzieję, że zadziała. Tutaj proszę. I jeszcze raz, nie mieszać Irmy z Cornelią? Dobra, czas na plan B. Panie, moja znajoma nigdy nie robiła prania. Biedne, biedne dziecko. Poważnie, może ją na to namówicie, proszę. Uda nam się ją złamać, tylko małe obroty. Powinno wystarczyć pieniędzy. A jak ktoś wejdzie, to głowa w to. Jak skończę dekorować, to przyjdę i wrócicie do serca. I żadnych rozmów z nikim. O, Will, bardzo dziękuję za tak fantastyczną okazję. Cześć. Hej, czekaj. No, jesteś prawie jak prawdziwa, ale i tak prawie robi wielką różnicę. Kwintesencja! Już nie jesteś bezduszną niewolnicą właścicielki serca Kondrakaru. Jesteś teraz żyjącą, czującą alternatywą ze wszystkimi wspomnieniami, emocjami i mocami, Will. Ja żyję, ja czuję. Boję się. Cudownie, prawda? Być naprawdę żywą, a nie jakimś tam cieniem.
Czekaj, znam cię. Jesteś tą starą kobietą z mojego koszmaru. To był koszmar, Will. Nie musi być twój. Dałam ci życie. Jestem twoją przyjaciółką. Pamiętaj o tym. Halo, te ubrania się same nie wypiorą. Chciałabym, mogłabym się przenieść do tej pralni na Florydzie. O, mój pierwszy śmiech! Jest wspaniały! Hej, hej, mniej mydła! Mamy tylko jedno płukanie! Tak jest! Smakuj życie, moja droga! W ten sposób masz coś do stracenia i coś, o co można walczyć! Mogę uwierzyć, że naprawdę się wyprowadzasz. Przyrzeknij, że nas odwiedzisz. Jak tylko będę mogła. Do zobaczenia wieczorem. Pożegnania z przyjaciółmi są takie trudne. No wiesz, teraz jesteś królową Meridianu. Nie możesz ciągle jeździć tam i z powrotem. Nie chodzi tylko o szkołę. To było życie. I będę za nimi tęsknić. Hej, spójrz na to inaczej. Nie będziesz się już musiała uczyć matmy. Akurat. Galgita powiedziała, że będzie mnie uczyć w Meridianie. A jak da mi za dużo pracy domowej, to mogę ją wtrącić do lochów? Irma, uważaj! Zostało nam tylko 9999. Balonów nigdy nie jest za mało. Nie, to butów nigdy nie jest za mało. Balony są nieistotne. No nie wiem, jak my zdążymy na czas? Łatwiej by było po strażniczemu. O nie, nie możemy wykorzystywać mocy do czegoś banalnego jak dekorowanie. I nie mogą nas przyłapać. Dobra, ale koniec z balonami. Kręci mi się od nich w głowie. Zawrót głowy, nawrót głupoty, niewielka różnica. Ha, ha. Wiem! Super, nie? Muszę mieć więcej drobnych. Jak mam to wszystko wysuszyć? Mów kiedy? O tak! Jestem pełna. Pełna? Hej! Wiecie co? Jestem głodna! Hej! Gdzie ty idziesz? Jeść! Ha! Głód! Co za idea! Uch, to jest straszne. Muszę iść do domu się przebrać. Patrzcie na mnie! Mam plany od potu. Pot tutaj pasuje. Może zostawimy już serpentyny? Niczego nie będziemy zostawiać. To są wstęgi wspomnień, które łączą nas z Galgatą. Nieważne, dokąd zabiorą ją balony. Dobra, już dosyć. Will, musisz nam pozwolić na skrzydła, zanim te wstążki Kaylin zginą przeze mnie. Ile razy mam powtarzać? No co, zawsze używasz swoich mocy tylko do zwalczania zła? Co? Stworzyłaś kroplę astralną do prania. Pranie to jest jakieś zło. Nic nie mów, proszę. Myślę, że Will właśnie w tej chwili zmieniła zdanie. W końcu nie chce się spóźnić do pralni, prawda? Dobra, dobra, tylko raz. Zobaczmy, co tam w sali. Pani pierwsza, pani Rudolf. Wszystko w porządku? Ja tylko zdałam sobie sprawę, że odchodzę. Nie mogę teraz i uwierz mi, ty też nie. Hej, gdzie moja... koleżanka? Kto wie? Obojętne, ma ona nas nie utopiła. Muszę ją znaleźć. Mówiła, gdzie idzie? Mówiła, że jest głodna. Ja nie. W życiu nie wypiłam tyle płynu do płukania. Doceniam dobry apetyt, ale może powinna panienka jednak zwolnić, zanim któreś z nas zachoruje. Nie mogę. Jedzenie jest pycha. Mamo, cieszę się, że jesteś. Ja też się cieszę. Czekaj no. Jak myślisz, że daruję ci pranie? Nie, cały dzień robiłam pranie. Świetnie. No to możesz iść na imprezę. Impreza? Hej, chodź ze mną. W
chcesz, żebym poszła na imprezę, gdzie twoi znajomi mnie zobaczą? Jasne, mogę cię pokazać. No dobrze, przebiorę się tylko. Zostaw t-shirt, jest fajny. Serio? Dzięki. Życie to najlepsza rzecz, jaka mi się przydarzyła. Ciekawe, czy też tak powie, jak masło orzechowe dotrze do ogórka. Wiesz, nigdy nie uciekałam wyjściem awaryjnym. Jeśli szukasz żołądka bez dna, to właśnie wyszła. O, świetnie. Słonko, co o tym myślisz? Czy nie przesadziłam? Przesadziłaś? Masz rację, to nieważne. Czasami jesteś taka cudowna. Dzięki. Uwielbiam cię taką. Odświeżę makijaż. A ja znajdę mnie drugą. Dobrze się bawisz, złotko. Mam nadzieję, że nie przyzwyczaisz się do tego życia. Co to niby ma znaczyć? Naturalnie. Jak Will cię znajdzie, to z powrotem wrócisz do serca. I tak się to wszystko skończy. Chyba, że chcesz zastąpić Will na zawsze. Pranie i czekała na mnie. To takie trudne? Zasłużyłam sobie, nie powinna była w ogóle się stworzyć. Hej, krople astralne nie mają mocy. Cornelia, Irma, hej! Wnoszę, że pranie jeszcze nie zrobione. Za późno, impreza! Naprawdę, naprawdę podobają się pani dekoracje? Tak, hej, są przepiękne. Mogło być więcej balonów. Jest dobrze, kochanie. Na pewno mogę wrócić do Meridianu? No trudno, ale jesteś tam potrzebny. Poza tym, właściwie nieważne jest, na której planecie jesteś. Hej, hej, chodź Irma! Zatańcz z taneczną maszyną! Uhu! Nie można się oprzeć! Okej, zatańczę, jak przestaniesz się wygłupiać! Matt i Nigel świetnie brzmią, prawda? To jest moja najlepsza impreza! Gdzie byłaś? Czekam już od pół godziny. Musiałam coś zrobić. Co ty tu robisz? Will, jak nie chciałaś, żebym przychodziła, to po co mnie zapraszałaś? Nie! Tu była. Kto by nie chciał być z mamą na imprezie? Pomyślałam tylko, że już weszłaś. No to baw się dobrze. Jakbym miała dwie córki. Will i potworną bliźniaczkę. Wow, ale byłaś gorąca. Prawie tak dobra jak ja. Co? No na scenie. Zawsze musi być ten pierwszy raz, prawda? No cóż, nie sądziłam, że mogę być do tego zdolna. A, kocham punch! Tak, mówiłaś już. O, masz zamiar to wszystko wypić? Co? A ile już wypiła? Nie wiem, z jakiś tuzin. Łazienka! Ojej, czy to jest pryszcz? Zapomniałaś czegoś? Niech zgadnę, przed chwilą tu byłam, tak? No, jakby. Uf, to tylko czekolada. No dobra, co się dzieje? No, dziwnie się zachowujesz. No i jesteś po prostu wszędzie. Gadaj. O nie. Tak, zrobiłam kroplę astralną do prania, a ona uciekła.
Lady chyba jest tu. Jestem w szoku, że użyłaś swoich mocy do czegoś tak banalnego jak pranie. Pranie może być złe. Nieważne. Możecie gnębić mnie później, jak już ją znajdziemy? Zrobimy wyjątek. Rozdzielmy się. Przed nami się nie ukryje. Przepraszam, Will. Nie, Caleb, to ja! Naprawdę trudno jest zrozumieć dziewczyny. Słuchaj, podróbko, to ty tutaj atakujesz, bo ty chcesz mnie zniszczyć. Chcecie tylko wsadzić do serca, gdzie twoje miejsce. Masz być obojętna, kropla nic nie czuje. Zupełnie nic. Nie jestem kroplą, ja żyję. Mam twoje moce, twoje wspomnienia. Stara kobieta mówiła, że mogę cię zastąpić. Mówiła, że ja to ty. Może zgarniemy je obie i potem to wyjaśnimy. Czekaj, do czegoś dochodzą. Stara kobieta? Ta, która mnie zmieniła. Ta, która mnie ostrzegała. Ta z naszego koszmaru. Woda! Nie jesteś już taka dzielna, co rolatko? Czekaj! Mówi, że żyje i ja jej wierzę! Kropla nie potrafiłaby tego wszystkiego! No i cały ten wypity poncz! Ale Will, ona chciała cię zniszczyć! Myślała, że ja chcę ją zniszczyć! Tylko dlatego, że wiedźma ze snu ją oszukała! Ale nie skrzywdziłabym żadnej żywej istoty! Kłamiesz! Udowodnić ci? Wypuścimy ją! W porządku, jest częścią mnie! Zrobi, co trzeba! Rzucisz mnie do serca, do zapomnienia. Jeśli jesteś mną, to wiesz, że nie. Wierzę ci. Jasne, że tak. Jesteśmy jak siostry. Ohydne. Moja wina, że postawiłam na słabego konia. Miała tylko po cichu zastąpić strażniczkę, a nie. Równie dobrze mogę wykorzystać jej nieuwagę. To było irytująco heroiczne. To ona! Na nią! Uratowałaś mi życie, a sama chciałaś tylko żyć. Siostry tak robią, prawda? Will, ona gaśnie. Wiem, ale co ja mogę... Zaraz,
Chyba, że ją wchłonę. Nie do serca, ale do mnie. O ile się zgodzisz, wtedy wszystkie twoje myśli, uczucia, wspomnienia, wszystkie będą żyły we mnie. Zgadzam się. Zapomniałaś, że obiecałaś zrobić to pranie? Nie wiem. A ty zapomniałaś, że obiecałaś, że nie będziesz widywać mojego nauczyciela? Randki? Okej. Randki z nauczycielem? Ohyda, ale okej. Okłamywanie mnie i pouczanie o odpowiedzialności? Bezcenne.